My jesteśmy po to, żeby dbać na alarm, czy już nie jest za późno. I publicznej jest osoba skazana prawomocnym wyrokiem za kłamstwo. Czy ta osoba obroni wolne, prawdomówne media? Jaką kartkę dajemy tej osobie? Nie wiecie, co to jest ta Targowica w Leszczycie. A wy nie wiecie, co to jest? Nie waszej! My, w przeciwieństwie do państwa, znamy trochę historię i umiemy wyciągać z niej wnioski. Czytamy książki, a nie oglądamy telewizję. Kłamstwo Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Kłamstwo Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Kłamstwo Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Wale Michnika! Wale! Wale na Michnika! Kładę chuj na Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Etyka dziennikarska powinna chronić wolność słowa, a nie komisarze partyjni. Uczyńmy wszystko, aby wolne media zostały ochronione. Konstytucja jest jasna. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotem. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotem. Wolna Polska, wolne media, wolna Polska. Jacek Kurski! Jacek Kurski! Jacek Kurski! Konstytucja! Konstytucja! Wspaniali mieszkańcy Lublina, po to się spotykamy trzeci raz na placu Litewskim, żeby protestować przeciwko temu, że zabierają nam nasze prawa! Prawa do niezawisłych sądów! Do Trybunału Konstytucyjnego! Prawa do niezależnej prokuratury. Teraz zabierają nam prawo do publicznych, pluralistycznych mediów. Za co płacimy abonament? Za partyjne media? Ludzie bez mózgu! Pan zagłusza, a chłopaki wszyscy słuchają! Widzę, że jesteście zainteresowani! Gdybym wiedział, że was jest tylu, to bym wziął! Daj to Platformie! 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 Tu mamy wasz kot! Tu mamy wasz kot! Narodowe miasto wschodu! Byłeś sobą, byłeś wolno! Teraz jesteś za Platformą! Jacek Kurski!
nie ma zgody na komisarzy partyjnych. Zgody. Władza ma być dla nas, a nie my dla niej. Czekajcie, czekajcie, teraz zaczyna mądrze mówić. Młodym ludziom z ONR-u przypominam, że prawa, których się domagamy, są także waszymi prawami. Prawa do demonstracji. Niedługo mogą wam je zabrać. Ponieważ mikrofon jest wolny, wolne są też wypowiedzi, ale prosimy, bez inwektyw, bez osobistych wycieczek, bez naśmiewania się z czyjegoś wzrostu czy nazwiska. Jesteśmy obywatelami, a nie oszczercami. Żyłeś z tobą, jesteś w godzie, z tym, że Polak masz do wodzie. Złodzieje! 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 Czy jesteście państwo tutaj po to, żeby bronić swoich pozycji? Nie! Czy jesteście po to, żeby bronić swoich stanowisk? Nie! Czy jesteśmy po to, żeby bronić Polskę? Brusela, dać się Polskę, bo nie biera! Wczoraj Moskwa, idź Brusela, dać się Polskę, bo nie biera! Wolne media! Wolna Polska! Wolne media! Wolna Polska! Konstytucja! 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 Nikt nie przypuszczał, że możemy mieć władzę, która będzie, ignorując zapisy Konstytucji, a przede wszystkim ducha Konstytucji, demontować po kolei to, co zdobywaliśmy przez 20 kilka lat demokracji. Prosimy o zabranie głosu. Mamy wolny mikrofon z jednym warunkiem. Nie może to być mowa nienawiści. Konstytucja! Konstytucja! Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina! Apelować do państwa, którzy tu są obecni, a szczególnie do osób, które są w moim wieku, które przeżyły stan wojenny, które wiedzą, jakie transformacje nasza przebiegała, żebyśmy rozmawiali w domu ze swoimi młodymi członkami rodzin, ze swoimi wnukami. Ja mam 18-letniego wnuka, który w tej chwili zaczyna się dopiero tym naprawdę interesować. I wiem, jaki mają mędrki. I trzeba im tłumaczyć w domach jak najwięcej, żeby później nie stali z boku tak jak tamci, którzy nie rozumieją, co oni krzyczą, dlaczego krzyczą. W domach najwięcej można wskórać. Dlatego apeluję do wszystkich, żebyśmy jak najwięcej ze wszystkimi rozmawiali. Tak jest moje. Dziękuję bardzo. Rzeźnik z krakiem, jesteś z kolu, przyszły klakier. Średnia wieku, rzeźnik z krakiem, jesteś z kolu, przyszły klakier. Dlatego przypominam, że wszelka pirotechnika jest zakazana. Nie dajmy się sprowokować, niech ta manifestacja przebiegnie pokojowo. Jeżeli chodzi o zabójstwa i denuncjacje, których konsekwencją była śmierć Żydów,
to w ponad 90% znanych przypadków bezpośrednio zabójstwo lub pośrednią denuncjacja odpowiedzialność ponoszą Polacy.